słuchaczki, z tej strony Devilus i Natalia oraz Jula. To jest z kolei drugi odcinek serii Opisujemy kanały. Oceniamy, kurde, jak mi się to myli. Ktoś mi zapisze to na kartce. Ale naprawdę, dobra. On też nagrywa speedrunnersów. Wcześniej próbowaliśmy to nagrać, ale były błędy techniczne, dlatego że już wiemy, jakie damy oceny, więc od razu przechodzimy do tego. Ja daję dziesiątkę. Jula, jakie jest twoje zdanie? 8,5, a moja 10, czyli razem otrzymuję 28,5. Dobra, drugi kanał, jaki oceniamy, to? Rezi. Dobra, już przechodzę do jego kanału. Ale to jest bardzo popularny kanał. Na pewno dostanie duże noty. Mhm. Miał cztery kanały. Ten ogólny, na którym teraz siedzi, to jest jego piąty kanał. Pewnie znacie tylko trzy kanały jego, ale jest jeszcze jeden, którego prawie nikt nie pamięta i prawie nikt nie może znaleźć. Ja ogólnie też go nie mogłem znaleźć, ale mój kolega go znalazł. Ale nie dał linka. Dobra, już jesteśmy na jego kanale. Robi Q&A, czyli można się go zapytać o coś i on odpowiada na filmikach. Dobra. Ogólnie ktoś youtuberów też nagrywa, jak to się nazywa? Minecraft. Minecrafta i ten. Gada ze sztuczną inteligencją, Cleverbot. No, Cleverbota. Dobra. Kiedyś w ogóle Rezi był moim ulubionym youtuberem. W ogóle często go oglądałem, ten Minecraft na modach, jego chyba najlepsza seria, jaka kiedyś istniała, naprawdę wprowadziła mnie do tego Minecrafta jeszcze lepiej niż Mandzio, bo od Mandzio zaczynałem. No i tak, ktoś to odbierze. No i tak, no w sumie ja daję moc na 9,5. Na Julii zdanie trochę poczekam, bo poszła odebrać telefon. A na to zdanie. Ja daję też takie mocne 9,5. Czyli jak na razie ma ile? 20. 20 ma, no dobra. To ja idę się spytać o zdanie Julii. Zwróci. Pogadajcie sobie z Natalą. Cześć. Ogólnie Rezi kanał. No to jest strasznie popularny. Dobra, już przyszliśmy, jesteśmy. Dobra, jaką dajesz ocenę? Ja daję dla niego dziesiątkę. Dobra, kolejny jakiś spam mi wyskoczył. Czyli ma 30 punktów. Dobra, następny kanał to? Smaw. Dobra, Smawa chyba nie subuje, dlatego będę musiał poszukać. Smaw. Przespał. Wiem. Oglądałem jego świąteczną serię, którą prowadził rok temu, która miała chyba 7 odcinków. Ja nie za bardzo rozumiem youtuberów, dlatego że oni cały czas mają kilka kanałów. Strasznie dziwne. No właśnie. Ale dobra, tam... Mają jeden kanał, później odcinek. My się tym nie przejmujemy, tylko oceniamy. Dobrze. No. Dobra. Ja za bardzo Smowa nie znam. Wiem, że jest podobny do Dylanka. Nie jest podobny do Dylanka. Ale ta maska. Ta maska to jest taka. Kapitanki na plaży to mogą być? Okej. Tak. Znowu się wtrącaj. Dobra. Dobra, Aniu. Kolejni niespodziewani goście, które wtrącają się do pokoju, panią sobie na klucze. Tutaj włączy się filmik, który zaraz będę musiał wyłączyć. Dobra. Jego filmik narysuj swoje życie. Specjalna 100 tysięcy subskrypcji. Oj, dużo. Ja go lubię. Dobra. Lubię te maile. Oglądałem jego świąteczną serię, która miała chyba 7 odcinków. Była bardzo fajna. Ogólnie lubię go. Grałem z nim kiedyś na Twitchu, zanim zrobił live'a. No w sumie poznałem go kiedyś tam. Pisałem z nim na Facebooku, więc... No. Ogólnie lubię go, więc daję 9. No. Ja też daję 9, bardzo go lubię. No i ja mam dychę. No i razem ma 28 punktów. Jaki jest następny kanał? Minecraft Polska. Minecraft Polska, ogólnie przedstawię go tak, że
ma na imię Patryk i pokazuje różne takie modyfikacje i takie różne w Minecrafcie rzeczy, ciekawostki i tak dalej, na przykład najlepszą puławkę na człowieka w Minecrafcie i takie różne. Czyli pokazuje, jak na przykład może tam różne rzeczy robić. Różne takie modyfikacje, jak mówiłem, najlepsza w 100% niewykrywana pułapka Minecraft. No i takie różne. W sumie fajny kanał, mi się podoba. Daje mu dychę. Jula, ja też mu daję dychę. Ja też mu daję dychę. 30 punktów. Może jeden. Może jeszcze kanał. Jeszcze jeden. Dobrze. Dobra. Jaki by to kanał dać? Ja mogę wziąć? Dobra, Jula będzie podawać kanał, nazwę kanału. Czekaj. No, jaki kanał? Tle. No. No, streszę się. Multi. Kto? No, multi. Niech będzie multi. Dobra. Bardzo go lubię, oglądałam jego odcinek. Boże. I śmieszny. Ogólnie jak multi i Leslie nagrywają GTA 5, to po prostu szaleją. Szaleją, w ogóle wszystko fajnie, wtedy jest taka beka, się da po prostu oglądać. Nagrywał This Challenge, bo go Blowek wyzwał. Nagrywał jeszcze, tylko robi YouTuberzy. Dobra. Nie zabawię. Ogólnie kanał fajny. No, dam mu 9. Dobra. 8,5. Ja też podam 9. Razem? Raz to 6,5. Kto wygrał? Na pierwszym miejscu jest Resi i Minecraft Polska. Dobra, w tym odcinku wygrywają Resi i Minecraft Polska. W sumie niezły duet. Kolejny spam. Dobra. No to by było na tyle. Kończymy ten odcinek, dajcie suba, zostawcie lajka i ewentualnie komentarz. Cześć, pa! Pa!